Siemanko, Damian Smyk z Weszło z tej strony. Jesteśmy po, nie wiem jak określić ten mecz Polaków, natomiast Mundial toczy się dalej, my też jeszcze będziemy grali, ale jesteśmy w kolejnym dniu Mundialu i kolejne typy dla Was. Oczywiście dla Was jest też promocja w Fuksiarzu. Fuksiarz rozdaje pieniądze, tacy to mili goście. Za rejestrację z naszego linka, który znajdziecie w opisie, ale też w podczepionym komentarzu, za rejestrację, która zajmuje dosłownie minutę, dwie i za wpłacenie depozytu w wysokości 50 zł dostajecie depozyt 25 zł. Możecie to sobie wykorzystać w ramach freebeta i jest na co grać. I jest na co grać też dzisiaj cztery mecze mundialowe. Najpierw pokażę Wam moje typy, później pokażę typy Paczula i Rokiego, a na koniec konkurs. Oczywiście codziennie mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać 5 dych freebeta na Fuksiarzu. Ja zaczynam od meczu Chorwacji z Marokiem. O Maroku mówi się, że mają złote pokolenie, jak o wszystkich prawie kadrach na mundialu. Wszyscy mam wrażenie mają złote pokolenie, natomiast ja stawiam na doświadczenie Chorwatów. Chorwaci też wysyłają do Kataru, czy wysłali już właściwie mocną pakę i stawiam na to, że jednak to ta doświadczona kadra będzie w stanie przełamać Maroko, więc już o 11:00 pierwsze starcie i już stawiam na tutaj czystą dwójeczkę, zwłaszcza, że po kursie 2.10, więc myślę, że warto grać i do tego patrzę sobie na zakończenie dnia w postaci meczu Belgii z Kanadą. Belgia jak zwykle jest takim jednym z faworytów do fazy chociażby półfinałowej i ja myślę, że jednak Belgowie będą w stanie ugrać zwycięstwo w starciu z Kanadą, natomiast ten kurs 1.50 mnie jakoś nie zachęca. Z kolei Kanada to najlepsza ofensywa z strefy CONCACAF tej ostatnich eliminacji i mimo, że tutaj jest wyraźnym underdogiem, to myślę, że tego gola jednak da radę strzelić. Po kursie 1.90 BTS. Całkiem warte grania, takie mam przekonanie. Robi nam się z tego ako 3,99. Stawiamy na to 200 powiedzmy. I ile nam się robi z takiego kuponu? Robi nam się konkretnie 702 zł do wygrania. Ale widzę też, że Paczul i Roki podesłali mi typy. Paczul stawia na Chorwację, tak jak i ja, także będziemy razem kibicować. Ponadto stawia na klasycznego pewniaczka w postaci Niemców w starciu z Japonią. Stawia na to 400 do wyciągnięcia ponad 1000. Z kolei Roki idzie w takie typy nieoczywiste. Maroko-Chorwacja stawia na to, że Chorwaci będą mieli powyżej 54,5% posiadania piłki. Do tego, podobnie jak ja, idzie w bramki w meczu Belgii z Kanadą. Over 1,5 po kursie 1,58. I kończy to wszystko starciem Hiszpanii z Kostaryką. Tutaj wierzę w to, że Kostarykanie jednak będą w stanie oddać jakiekolwiek celne strzały, konkretnie powyżej 1,5, też po kursie 1,70 stawia za 200 do wyciągnięcia prawie 900. Więc jak zbierzecie to wszystko do kupy, to wychodzi pokaźna sumka. Czy wejdzie? Zobaczymy. Ja liczę, że ja będę na zielono, a nie na czerwono i będę mógł sobie z nich podrwić i liczę też na to, że będziecie w stanie ugrać coś w naszym konkursie. Oczywiście mamy dla Was konkurs. Typujemy wynik meczu Belgii z Kanadą oraz to, kto strzeli jednego z goli dla trzech najlepszych typerów i jeśli będą tacy sami, to dla trzech najlepszych, najszybszych mamy freebety, właśnie Fuksiarz ma freebety w postaci 50 zł, także warto obstawiać. Pamiętajcie o subie, łapkę w górę, no i uczestnictwie w konkursie i rejestracji na Fuksiarzu. Ja za dzisiaj dziękuję. Widzicie się z kimś jutro, nawet nie wiem z kim, ale na pewno się z kimś na tym kanale widzicie. Do zobaczenia.